Proszę Państwa, wybrałem się dzisiaj na taką krótką wycieczkę, żeby zobaczyć, co się tutaj dzieje w przyrodzie. Nie odkryłem dzisiaj nowych gatunków, nie spotkałem żadnych rzadkich okazów, ale chciałem zwrócić przy okazji dzisiejszego dnia, dzisiejszego właśnie filmu, tutaj na pewien element, mianowicie na piękno takich prostych elementów, tak? Jak na przykład te orzechy włoskie w tym świetle słonecznym styczniowego popołudnia, prawda? Proszę zobaczyć na te suche rośliny, na tą suchą roślinność, na te krzewy tam, na te drzewa, zadrzewienie takie śródpolne, na tą zieleń i tak dalej, na te łopiany tutaj, proszę Państwa, w słońcu, jak to się mieni, jak wielką, proszę Państwa, w naszym postrzeganiu rzeczywistości rolę odgrywa światło, prawda? Tutaj nie będę się może rozwodził nad tym, to każdy niby wie, ale warto to doceniać, warto się skupić na tym, bo to jest wszędzie po prostu pełno takich ciekawych, pięknych niuansów, albo tutaj, o, na tle nieba, proszę Państwa. I to też pod kątem fotografii, pod kątem filmowania, to jest taka rzecz, którą każdy, kto się tym zajmuje, musi brać pod uwagę i powinien się tym jakby zachwycić, tak? Także nie tylko nowe gatunki roślin, bo to jakby jest tematyką tutaj moich filmów, czy ciekawe gatunki, ale również pospolite, ale również widok piękny, tak? Wszystko takie pospolite, banalne, można powiedzieć. Nie jest to jakiś krajobraz szczególnie, proszę Państwa, urozmaicony. No, ale jakbyśmy się przyjrzeli, tutaj jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Pod względem tutaj kulturowym, ten krajobraz jest oczywiście mało naturalny, bo to jest krajobraz rolniczy. Tam dalej zabudowania różnego rodzaju, takie bardziej przemysłowe, magazynowe i tak dalej. No, dużo jest tu w krajobrazie ciekawych elementów, ale przede wszystkim dzisiaj zwracam uwagę na światło, jak ono nam odmalowuje tę rzeczywistość. No, zwracajmy uwagę, proszę Państwa, na drobiazgi, bo warto. Bo są piękne. No i to tyle. Dziękuję bardzo.